mnie PiS jest super. A dlaczego? Nie wiem, bo dla mnie ja mam. Pieniądze PiS mówił, że załatwi z Unii takie, jak mają rolnicy we Francji i w Niemczech, i nie załatwił, bo się kłóci z Unią. Bo Tusk przeszkadza, jeździ i tam Tusk orze nie na naszą stronę, tylko na stronę Rosji i na stronę Szwabów. O. Ja jestem z ludzi wierzących i wierzę w Kościół i w Kaczyński. Popierajcie PiS. Dziękuję za miłą rozmowę. Pan Tusk jest komunistą, starym, on wierzy, po prostu nie wierzy w Pana Boga i to jest źle. Jeżeli zawierzył Panu Bogu, to będzie dobrze i on musi iść do kościoła, przeprosić Pana Boga o to, co robi, bo krzyż zniszczyła Platforma Obywatelska, co ja widziałem w telewizji. Mnie tatuś powiedział, jak miałem 5 lat, synku, da do Niemcy człowieka podstawił Polsce, który Polskę zniszczy bez wojny, pan Tusk był. Kiedy wybierali pana Tuska, to ja powiedziałem, to jest człowiek, który zniszczy Polskę. Zniszczył, sprzedał, oddał Niemcom. Oni mówią, że Niemcom oddał, teraz znowu ja słyszę, Rosja go popiera, więc ja już nie wiem, czy on jest Rusek, czy Niemiec, wie pan. On gra z Niemcami i z Ruskami, żeby pan Tusk naprawdę, żeby on wrócił do kościoła, to by zrozumiał. Co oszukał? Daje nam, wszystkim nam daje, człowieku, dla starych, dla dzieci, po trzynastki, wszystko. Ja się modlę za PiS, pan mi wierzy? Wierzy pan mi? Ale znowu drogo także. A gdzie nie ma drogo? Za granicą nie jest drogo. Panie, pan posłucha, stanie Duda w telewizji. On mówi, żeby Bozia pomogła, żeby na Ukrainie nie było wojny. Czy ja słyszałam kiedykolwiek od PO, żeby ktoś powiedział o Bogu? Ja nie słyszałam. A ten zawsze, Kaczyński, modli się. I co od tego rządu? Co oni chcą? Może ceny rosną, inflacja galopuje. I jakoś ludzie żyją, i żrą, i wyrzucają, i wszystko, i tak drogo, tylko jak poszłam do Koflanda, to po 2 kilo biorą tych piersi z kurczaka. Jak taki drogi człowiek i weź jedne piersi. A po co tyle? Ja jestem za PiS-em.